22 finał. To pomoc szpitalnym oddziałom ratunkowym, które dzięki naszym zakupom będą pracowały na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym, bo szybka pomoc to skuteczna pomoc. 22 finał. To po raz kolejny godna opieka Polaków w podeszłym wieku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo dużo. Pamiętajcie, gramy z najsilniejszą marką w Polsce. To wszystko dzięki wam. 12 stycznia, 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj, się będzie działo. Siema! Thank you.
2500 już przeliczył Bank Pekao S.A., ponieważ w tym roku liczą tutaj w ratuszu, ale liczą pracownicy banku, dobrze im to wychodzi. Przede wszystkim chcemy również podziękować firmom i osobom, które wsparły organizację tego przedsięwzięcia, które w tej chwili się toczy. Oni są wypisani tutaj na banerze z tyłu. Jest to, zacznę od tej strony tym razem, następnym razem od lewej, teraz od prawej. Jest to Staniu, czyli pan Stańczyc, firma Arkom, firma VKD Studio Reklamy, informator powiatu myśliborskiego, Grzegorz Wolski, sklep spożywczy Lewiatan, pracownia złotnicza Irena Korzenko, Mojito Pub, gmina Myślibórz, TVW 24, Piotrek mi zasłania, Intermarché, pan, firma transportowa państwa Falkowskich, Myśliborskie Centrum Wolontariatu i Kupiec ZHP, przede wszystkim z tych dwóch
grup są wolontariusze, ale też wolontariusze z gimnazjum, też taka grupa wolontariatu. Bank PKO SA i my, Śliborski Ośrodek Kultury, bez którego nic nie widać, nic nie słychać. Ja jeszcze powiem, że Rafał nie wymienił jednej instytucji, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Oczywiście, nie wymieniłem jeszcze piekarni Kasia, państwo Kowalczyk, którzy zafundowali nam dzisiejsze światełko do nieba, znaczy zafundują właściwie, bo będzie o godzinie 20 tu w tym miejscu właśnie na rynku myśliborskim. A zaczynamy aukcję. Zaczniemy od srebrnego serduszka, które mam w kieszeni gdzieś. No, Rafał wyciąga srebrne serduszko, drodzy państwo, emocje rosną, za chwilę je pokażę. Nie wiadomo, w której kieszeni mam jeszcze. Mam dużo kieszeni. Jest srebrne serduszko, bo ja tutaj zaprezentuję. Tak, jest w pudełeczku srebrne serduszka 3. Ufundowała nam pani Irena Korzenko. Drodzy państwo, naprawdę jest, warto. To jest to z cyrkoniami? A, tak, no właśnie, to jest chyba najdroższe z tych wszystkich. Ono jest w wartości 125 zł, a my zaczniemy od 22, bo to 22. I na pewno wspaniały prezent będzie, prawda? Tak jest. Dalej będą koszulki, będą inne rzeczy, ale zaczniemy właśnie licytację srebrnego serduszka. I bardzo proszę, żeby osoby, które są zainteresowane, podeszły tutaj właśnie między te tablice. I będzie serduszko do również przodu, widać. Żeby rączkę podnosić wysoko, bo oczywiście musimy się widzieć. A więc srebrne serduszko, zaczynamy od 22 zł. Czy mamy chętnego? 20 zł. Srebrne serduszko za 22 zł. Już jest 20 zł. Już jest widzę. 50 zł, jest 50 zł. 50 zł już jest, no świetnie. Czy ktoś szukamy 60 zł. Jest 60. Jeszcze, naprawdę warto dać 125, bo taka jest wartość nominalna. No właśnie, to może stówkę ktoś da. Sentymentalną orkiestrę to jest co najmniej dwa razy tyle. Tak, w tym roku mamy dość dużo rzeczy na licytację. Może 100 zł by ktoś miał ochotę. O, mamy 100 zł. Jest 100 zł. Pan sam się przebił, świetnie. Oby tak dalej. Mamy 100 zł, a szukamy 110 na przykład. Tak, proszę państwa, czy ktoś chce zapłacić 110 zł? 110 zł za serduszko. Srebrne o wartości 125 zł, to złoty interes. Na razie mamy 100 zł, tak. 100 zł, etui gratis. 100 zł po raz drugi. 100 zł po raz drugi, zgadza się. Czy ktoś z państwa chciałby zapłacić więcej? Szukamy 110 zł, szukamy chętnych na srebrne serduszko. Można podejść, ono naprawdę pięknie błyszczy. Jest 110 zł. Jest 110 zł, mamy 110. Szukamy, a ja podejrzewam, że tam to chyba te 125, jest 125 zł. Jest 125 zł. Osiągnęliśmy wartość nominalną. Dokładnie, ale możemy uzyskać wyższą. Ale jeżeli ktoś chciałby więcej zapłacić, może to nie ma przeszkód, drodzy państwa. 125 zł po raz pierwszy. Błyszczy się tam? Błyszczy się. Błyszczy. Żeby odbłyski były, tak? Tak, tak. 125 zł po raz drugi. O, mamy 130, tak? 150? 130. Źle usłyszałem. 5 zł zostało przebite. Czy pan jest w stanie przebić te 10 zł? Jest 140 zł. 140 mamy. No to szukamy 150. 140. Szukamy 150 po raz pierwszy, 140 po raz drugi. Tak. Tak. I 140 zł mamy, a szukamy kolejnych wyższych. Czy będziemy już na tym kończyć tą aukcję, czy jeszcze nie? Na razie trwa. I 140 zł po raz... Złotych szukamy. Po raz drugi już było? Tak, po raz drugi było. Było i teraz, uwaga, 140 zł po raz trzeci. Przedane. Gratulujemy, zapraszamy pana do nas. Zapraszamy do nas. O Jezu, nie wziąłem puszki. No to nie jest to. To będziemy rzucać na tacę na razie. Wiatr jest, wieje, będziemy od za chwilę aukcji. Poprosimy wolontariusza z puszką może. Tak, ktoś mnie słyszy. Jakiś wolontariusz, jeżeli nas słyszy, to poprosimy go z puszką. O. Będziemy tam. Ale nie, tak nie ma, bo to mu... A, bo to mu zwiększy. Tak, a oni walczą o koszulkę też. Zapraszamy na scenę tutaj. Nie, to będzie do pustej puszki osobnej z aukcjami samymi. Proszę bardzo, ja wręczam tu komisyjnie. Płatności kartą jak najbardziej. Można kartę z NIP-em, z PIN-em. Aha, no dobra, oczywiście żaden problem. To ja za chwileczkę będę miał... Dziękujemy, pierwsze zwycięstwo naszej aukcji. No więc taka piękna koszulka, Elka dziecięca niby. Z 21 finału jak widać, ale można i tak nosić w roku 2014, jest w modzie. Więc zaczynamy od 22 zł na 22 finał.
22 zł za taką koszulkę. Jest 22 zł. Oczywiście szukamy teraz 33 zł. Oczywiście, szukamy 33 zł. Albo 60. Jest 33 zł. Czy ktoś z Państwa chce zapłacić 44 zł? Jest 44 zł. A nawet lepiej by było, gdybyśmy zaokrąglili do jakichś bardziej okrągłych, bo później z drobnymi kłopot. 50? Jest 50. Mamy 50. Tak? Pan nie przeliczył. Ile tam jest na końcu? 60 zł. Mamy 60 zł. Prosimy podejść tak, bliżej. Tak, można podejść bliżej. Bo tam trochę daleko stanął. Bo my nie słyszymy i możemy przegapić tutaj. Dokładnie. Niezwykle ciekawo. 60 zł po raz 60 pierwszy. 60 zł. 60 zł po raz drugi. Nie wiem, Antoni, czy się zmieścisz tą koszulkę, ale damy radę jakoś. 60 zł jest. Tak, po raz drugi już. Jest 70. 70 zł, tak? 100. Wyczytałem z ruchu warg. 100 zł. 100 zł. Rafał czyta z ruchu warg. Tak. Więc naprawdę warto. Fajna koszulka. Teraz prezentuję. Myślę, oni nawet czytam. 100 zł, tak? Mamy 100 zł. Szukamy 110, 120 może. O, 100 zł też jest fajna cena. 100 zł po raz pierwszy. Fajna 100 cena. 100 zł po raz drugi. Szukamy kolejnych. O, wróciły do nas. Nordic Walkingowcy. Nordic tak Walking również może brać udział w licytacji. Zapraszamy do licytacji. Licytujemy koszulkę. Można w niej świetnie maszerować. 100 zł po raz drugi. Czy widzimy 100 zł? Więcej niż 100 zł? Nie widzimy. 100 zł po raz trzeci. Zapraszamy panią. 100 zł za koszulkę. Zapraszamy panią do nas. Aukcji, pomagacie Państwo, żeby wyposażyć oddziały ratunkowe dla dzieci oraz pomóc osobom starszym. Także cel jest szczytny. Małgorzata Piwowarczyk, dyrektor banku PKOS-a, jest z nami podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pani Małgosiu, który to jest finał banku? No w tej chwili to już jest 17 finał. Jesteśmy jedynym bankierem w Polsce, który liczy pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiemy, ile w tej chwili zebraliśmy? Tak, to jest niespełna 5000 zł. Jak wypada w tym roku orkiestra w porównaniu do lat poprzednich? Trudno powiedzieć, dlatego że w tej chwili ilość pieniędzy zebranych zazwyczaj jest taka sama jak co roku. Dopiero po licytacjach pod koniec dnia, kiedy wszyscy wolontariusze już zniosą wszystkie swoje puszki, a jest ich aż 78, wtedy już wiemy ostateczną kwotę. Zazwyczaj jest to około 20 tysięcy zł. A jak przebiega praca przy liczeniu pieniędzy? No, zaangażowaliśmy wszystkie siły, jakie mamy w oddziale, także wszystkie dziewczyny moje z banku co roku dopisały w 100%. Każda się angażuje, przychodzą z rodzinami, z dziećmi, także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dzieciaczki są szczęśliwe, że mogą pomagać, no a dziewczyny są też zadowolone, bo się integrujemy. Bo liczenie pieniędzy to nie jest taka codzienność zwykła, prawda? I to jeszcze takich pieniędzy. Codzienność to jest, ale nie dla wszystkich, bo nie wszyscy pracują przy gotówce w oddziale, ale jak najbardziej. To jest jakieś takie wyzwanie, dlatego że cały czas oczekujemy, ile tych pieniędzy zbierzemy, jak hojne jest społeczeństwo myśliborskie. Radio i
jeszcze szybki, jakby słońca blask do mieszkania pan. Troski precz, same tańcz, bo to kawa i słońce życia smak. Troski precz, śmiej się, śmiej, to jest lek na głody na zły dzień. Mruczy same kot, rzeka same pies. Jest chętna? 25 zł po raz pierwszy, 25 zł po raz drugi.
No nie, no to 25 zł nie. 30 zł po raz pierwszy. 30, 40 po raz pierwszy. Tak? 40 po raz pierwszy? 40. 30, tak? 30 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. 50? 50 po raz drugi. 55 po raz pierwszy, 55 po raz drugi. 55 po raz drugi. I 55 po raz trzeci. Gratulacje. I będzie się działo. Jedyna taka koszulka. Sam takiej nie mam. Cena wywoławcza 25 zł. Cena wywoławcza jedyne 25 zł. 25 zł po raz pierwszy. 30 zł po raz pierwszy. 30 po raz drugi. 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi. 40 po raz drugi, panie Januszu. 40 po raz drugi, 50 po raz pierwszy, pan Andrzej. 40, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi. 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi. 60 po raz drugi. I co tam, panie Andrzej, na to? 60, 65? 65, 65 po raz drugi. 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi. 70 po raz drugi, 70 po raz trzeci. Brawo. Kubeczek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 22 finał. Na ratunek. Cena wywoławcza 20 zł. 20 zł po raz 20 zł, 30, 40. 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi. 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi. I 50 po raz trzeci. Brawo, brawo dla tego pana. Brawo. Ostatni? Nie, jeszcze jeden jest, tak? To jest kubek zrobiony przez pana Andrzeja Ligenzę specjalnie dla warmińskiego sztabu na 22 finał Wielkiej Orkiestry. Cena wywoławcza 15 zł. 15 zł. 15 zł po raz pierwszy, 15 zł po raz drugi. 15 zł po raz drugi, 15 zł 60. 40 zł po raz pierwszy, 40 po raz drugi. 40 zł po raz 50, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi. 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi. 60 po raz drugi, 60 po raz trzeci. Brawo, brawo. To jest damska. Slimline. Na pani Ani będzie dobra. Cena wywoławcza 20 zł. Rozciągliwa. Do biegania do jakiegoś tam... jak to się nazywa? Teraz zumba. Do zumby będzie fajna. Taka lekko zestreczowana, tak? Cena wywoławcza 20 zł. 20 zł. Damska koszulka. Bardzo ładne. 20 zł po raz pierwszy, 20 po raz drugi, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi, 60 po raz drugi, czy są inne propozycje? 60 po raz trzeci, brawo! Pani z dwoma czerwonymi sercami. Kurs języka angielskiego, ufundowany przez szkołę językową. Pani Arlety Wiechanowicz i pani Aleksandry Hoffman. A szkoła nazywa się Eureka. Eureka, laureaci tegorocznej Złotej Barlińskiej Gęsiarki. Cena wywoławcza to jest kurs języka, całoroczny kurs języka angielskiego. Cena wywoławcza 50 zł. 50 po raz pierwszy. 60-70 zł. 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi. 80 po raz pierwszy, 80 po raz drugi. 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi, 110 po raz pierwszy, 110 po raz drugi, 130 po raz pierwszy, 140 po raz pierwszy, 150 po raz pierwszy, 160 po raz pierwszy, 170 po raz pierwszy, 180 po raz pierwszy, 190 po raz 200 zł po raz pierwszy, 200 po raz drugi, 210 po raz drugi, 220 po raz pierwszy, 220, 230 po raz pierwszy, 230 po raz drugi. 240, 240 po raz drugi, 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi, 260, 260 po raz drugi, 270 po raz pierwszy, 270 po raz drugi, 280, 300 zł po raz pierwszy, 300 po raz drugi, 310 po raz pierwszy, 310 po raz drugi, 330 po raz pierwszy, 340, 350, 360, 370, 380, 380 po raz drugi, 380 po raz drugi, 400 po raz pierwszy, 410 po raz drugi, 410 po raz drugi, 410 po raz trzeci. Brawo!
Kubek Wielkiej Orkiestry, 22 finał na ratunek. Cena wywoławcza 15 zł. 15 po raz pierwszy, 20 po raz pierwszy, 30 po raz pierwszy, 40, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci. Brawo pani w różowym czy panu zielonym? 50 zł. Brawo panu dziewczyny. Brawo, brawo. Jestem wariatem, na opak wszystko robię. Jestem wariatem, jeszcze lewą stroną drogi. Jestem wariatem. Wstaję rano, już mam na pewno, że przy głowie stanął świat. Jestem wariatem i wstawałaś w jestem wariatem, na chłopak wszystko robię. Jestem wariatem i jeszcze na moje słowo drogi. Jestem wariatem. Idę z tobą, ludzie pokrócili się. Oni nie odchodzą mnie. A w nim wszystko kręci się, powrotane wszystko jest. Dziś mogę przyznać się, że wcale nie odchodzi mnie to, że jestem wariatem i zadałaś ją trupę. Jestem wariatem, na opak wszystko robię. Jestem wariatem. Sztabów, około 200 tysięcy wolontariuszy i masa Polaków, którzy kupują i licytują różne fajne rzeczy. Kubek 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ratunek. Cena wywoławcza 15 zł, 20 zł, 30 zł, 40 zł, 40 zł po raz drugi.
Mamy kogoś jeszcze? 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi? 50 po raz drugi? 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi? 60 po raz drugi, 60 po raz trzeci. Pani Wioletto, proszę. Hotel Berlinek, pan Bartosz Bogusław. 150 po raz drugi. Czy są mamy propozycje? 150 po raz drugi. To 60, to 60 po raz drugi. 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi. 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi. 190 po raz pierwszy, 190 po raz drugi. 200 po raz pierwszy, 210, 220. 210 po raz drugi. 210 po raz drugi, 210 po raz trzeci. Zapraszam. Brawa dla tego pana. Bo miękny album od ptaka, to bez wszystkich gęsi. Pięknie, przeglądamy. Zawodowe zdjęcia, piękne ujęcia, piękne planety. Cena wykonawcza 30 zł. Książka edukacyjna do oglądania, do czytania, wiele ciekawych informacji. Cena wykonawcza 30 zł. 35 po raz pierwszy. 35 po raz drugi. 40. 40 po raz drugi. 45 po raz pierwszy, 45, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 60, 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci, sprzedane. Mała dziewczynka, brawo dla tej małej dziewczynki. Koszulka Lecha Poznań z podpisami zawodników. Dla wszystkich panów piłki nożnej. Lech Poznań, koszulka z podpisami zawodników. Urzędowała szkoła piłki nożnej BAF. 40-50. 50 zł po raz pierwszy, 50 po raz drugi. 60 po raz pierwszy, 70 po raz pierwszy, 80 po raz pierwszy, 90, 100. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi. 100 zł po raz drugi. I 100 zł po raz trzeci. Brawo! Brawo dla tego młodego człowieka. Mam nadzieję, że podniesie poziom bawieckiej piłki nożnej. 30 zł po raz 40, 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi, 65 po raz pierwszy, 65 po raz drugi, 65 po raz drugi, czy są inne propozycje? 65 po raz trzeci, brawo! Nowy redaktor z Barlinka, pan Michał. Ofiarował mi książkę Krzysztofa Mroziewicza o Kubie. Cena wywoławcza 15 zł. Kogoś interesuje Kuba? Cena wywoławcza 15 zł. No na razie nie. 15 zł po raz pierwszy. 15 zł po raz drugi. I 15 zł po raz trzeci. Karteczka przystanku Woodstock, limitowana edycja, cena wywoławcza 1 zł. 1 zł. 1 zł po raz drugi, 2 zł. 2 zł po raz drugi, 3 zł. 3 zł po raz pierwszy, po raz drugi, 4 zł. 4 zł, 5 zł po raz pierwszy, po raz drugi, 6 zł po raz pierwszy, po raz drugi, 7 zł. 7 zł, 8 zł po raz pierwszy, po raz drugi. Janusz, 9? 9? Dycha! 10 po raz pierwszy, 10 po raz drugi. 10 po raz trzeci, sprzedane. 15 zł po raz drugi. 20, 30, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 40 po raz pierwszy, 40 po raz drugi. 40 po raz drugi. Tak? 41 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi, 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi. 60 po raz drugi i 60 po raz trzeci. Sprzedane. Dziewczyny piszą, ostatni zegarek. To pani Monika też by takie chciała mówić, ale zobaczymy, kto da więcej. No, ale zaczniemy od 20 zł, co? 50 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. No nie no, taki ładny zegarek. 50 po raz drugi. 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi. 60, 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi. 80, 90, 100 zł, 100 zł po raz drugi. 100 zł po raz drugi. 110, 110 po raz drugi. 120. 120 po raz drugi. 130, 130 po raz drugi. 140, 140 po raz drugi. 150, 150 po raz drugi. 150 po raz drugi. Czy są inne propozycje?
i 150 po raz trzeci, proszę. Brawa dla tego pana! Brawa! Panie burmistrzu, idzie nam dobrze. Idzie nam dobrze. Książka Oblicze mojej ziemi. Cena wywoławcza 15 zł. Może zamiast koszulki. Piękna książka. 15 zł po raz pierwszy. Cena wywoławcza. Panie Radku. 15 zł po raz pierwszy. 20. 20 po raz drugi. Seba może? 20 po raz drugi. I 20 po raz trzeci. Sprzedane. Na dzisiaj byłoby to tyle z naszych. Dlatego, że jesteśmy podróbka. Bawimy się w podrabianie. Teraz już nie będzie nas. Każdy z nas przyjdzie tak modlitwiny gest, tak mocno Selina, Selina, Selina jest. Jak chwilę z niej śpię, to miasto śpi. Przyśmiała od soboty, sprytni. Gdyż przywozi się, był na chwilcu, na potłuczony szlep. La la la, zaśpiewał w parze ktoś. Po czarny żółtek, jeździ za winy, chodź plany gość. I jeszcze dni, chybił za to cierć powietrze za. Panu się wierzyć, kogo dla mnie głos. Człowiek mocno się swój o Selinę troski. Zapamiętajcie sobie radę, którą czuć na wszyscy. Tam możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Szybko mi minął gaz, kole się w kocioł Selino. Szukać Seliny, lamusi, gada, serka na szkło. Człowiek nie płakał, twardy jest. Godzina ze wściekłości był jak nie. Tak, tak, Selina już na bok. Już czarny śródek z killerami pod Seliny. Nie wiadomo, bo świetni łyski go. Rynku prawie brzeg, sikory z wodem. Pod bankietem odmierzają przekupie. I stoi pikiet tak. Już widać tylko znak. Zasłony w oczach leją blask. Nawet się jasno jak dzień. Tak to Seliny, Seliny, Seliny dzień. Poniekło myślą się egzotyczne kwiaty par. Selina naga na baletach. Pośród żołni szkła w tym będę jakiś ruch. Brudy staleje w tym budek się zgadł. Hej! Jak jedno już tylko chce się jej do piekła skryć. Odrzutek, szutek gdzieś tym, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczego się nie bił płyć? Lecz milczy noc i tylko koty świeci błysk. Dlaczego kawał i ostry był źródłowej klosy szlic? Przecież znacie te baletki, wszak nic złego nie ma nic. Ale Seliny głos, Seliny głos tu gość. Czerwoną głąb zasłucha oczy, w kamienicy na dłoni. Szutek tylko pod ustrem, błysnęło, na miło pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak po Selinie, Selinie, Selinie kopią dobry kosylenie. To jest niż łzy kusz, niebieska szklanka wina. Blacharnia się ustacja już i odstąd poza gra. Śródek i wózek bez Seliny lubią świat. Czasami gdy jest to, śródek i tęża smuk. Tak po Seliny, Seliny, Seliny. Mówię cię, wieczę ja was. Mam już pierwszy syn, tylko na zwykłej drachi. W ogóle prawdy nie ma tym, to zwykły dał jest. Zdarujcie, to już ma rady. We'll be right back.
Dziękujemy. Gratulujemy. Porozumka Agiemorec Bank, cena wywołacza 10 zł to nie odło. 10 zł do was pierwszy, 10 zł do was drugi. 10 zł do was pierwszy, zapraszam. Ostatnia na czy druga, to jest jedyna, bo tamta to Sinało, to jest dwóch stopów. Taka smycz, kolekcjonerska. Kurka medycja limitowana. Cena wywołacza 5 zł. 5 zł po raz pierwszy, pan mówi. 10, 15, 20, 20 zł po raz drugi. 30, 30 po raz drugi. 40, 40 po raz drugi. 40 po raz drugi i 40 po raz trzeci. Zapraszam. To same kapusz. To jest kalendarz zrobiony z fotografii pana Marcina Sitnowaka, który przysłał do Brukseli zrobiony ręcznie z jego dni. To jest wersja jedyna, limitowana, to jest specjalnie nadrukowana nawet. To są artystyczne zdjęcia. Jedyny taki na świecie, specjalnie wykonany na wielką artystę świątecznej pomocy. Zrobił tysiące z nich pamiętów, kocha nasze miasto i kontaktowaliśmy się przez Facebooka i po prostu zaproponował sami ten siarek, no i sami te zdjęcia. Cena wywołała 20 zł. 20, 30, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 40 po raz pierwszy, 50 po raz pierwszy, 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi, 70, 80, 80 po raz drugi, 80 po raz 90, 90 po raz drugi, 100, 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi, 110, 110 po raz drugi, 120, 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi, 130 po raz pierwszy, 140 po raz pierwszy, 140 po raz drugi, 150, 140 po raz drugi, 130 po raz drugi i 140 po raz pierwszy. Gratulacje, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. 60 po raz pierwszy, 100 po raz drugi, 100 po raz drugi, 110, 110 po raz drugi, 110 po raz drugi, 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi, 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi, 130 po raz pierwszy, 130 po raz drugi, 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi, 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi, 160 po raz drugi, 160 po raz drugi, 170 po raz pierwszy, 180 po raz pierwszy, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi, 210 po raz pierwszy, 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi, 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi, 300 po raz drugi, 300 po raz drugi, 300 po raz trzeci. Zapraszam pana! Niesamowite, 300! To jest rekord chyba. Zresztą rekord, ale pamiętam, że było to 250, tak jak to chodziło. 110 po raz pierwszy, 110 po raz drugi, 110 po raz drugi, 110 po raz drugi, 110 po raz trzeci! Brawo! Lions Club ofiarował kalendarz na 2016 rok. 10 zł, 10 po raz drugi. 10 po raz drugi. 20? 20 zł. 15 po raz pierwszy, 15 po raz drugi. 15 po raz drugi. Nie ma innych propozycji. 15 po raz trzeci sprzedane. Koszulka 21. To jest ale piękna, z karuzelą i koniami. Cena wywoławcza 25 zł. XL, tamska, robimy to pokoju. 25 zł, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 30 po raz drugi, 40, 40 po raz 50, 50 po raz pierwszy, po raz drugi, 60, 60 po raz pierwszy, po raz drugi, 60 po raz drugi, 60 po raz drugi i 60 po raz trzeci. Brawo tej pani. We'll be right back.
Jesteśmy po 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Barlinku. Z nami jest Piotr, szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i główny dowodzący. Piotr, czy ty w ogóle jeszcze możesz mówić? No powiem, że czuję, że głos mi siada po takiej długiej licytacji. Chyba ten jeden set trwał ze 2 godziny, ale wtedy, kiedy zawsze idzie sprzedaż, to ja nigdy nie przerywam. Ale denerwują się znowu zespoły, które przyjechały. Mieliśmy zespół Podróbkę i zespół Heaven z Dolic. Bardzo fajne kapele, jedna rockowa, druga reggae, ale w końcu zagrały. Ale dzięki temu, że nie przerwałem licytacji, zebraliśmy ponad 7 tysięcy złotych. Jeszcze dziewczyny będą dzisiaj liczyć do późnych godzin nocnych. Oprócz tego oczywiście puszki i później te pieniądze przewozimy w nocy do banku PKO SA do Pyrzyc. Ja byłam tam w sztabie, gdzie dziewczyny liczyły pieniądze i widziałam, że miały około 13 tysięcy, ale wiem, że to jeszcze nie koniec, że będzie więcej. No mam nadzieję. Być może nie padnie rekord, ale każda suma, którą zawsze zbieramy na każdym finale, cieszy. Bo w sumie w całym kraju zebraliśmy w tamtym roku ponad 50 milionów. Te sumy się wahają. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Więc w poszczególnych miejscowościach, ale globalnie idziemy zawsze do przodu jako orkiestra. W tym roku jest więcej sztabów, jest 1800 sztabów. Pracowało jakieś, nie wiem, 200 tysięcy wolontariuszy. To jest niesamowite przedsięwzięcie. To jest tak, jak Jurek Owsiak mówi, made in Poland, w takim pozytywnym znaczeniu. Nikt na świecie takiego czegoś nie robi. To wszystko jest dzięki ludziom dobrej woli. Ja przychodzę do jakichś firm, do osób prywatnych i proszę o pomoc, żeby dali jakieś gadżety, jakieś przedmioty na licytację, żeby wpłacili jakieś pieniądze. Nie muszą to być wielkie sumy. I to wszystko składa się na ten sukces wspólny. To jest wszystko dla Polski. 22 finał to pomoc szpitalnym oddziałom ratunkowym, które dzięki naszym zakupom będą pracowały na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym, bo szybka pomoc to skuteczna pomoc. 22 finał to po raz kolejny godna opieka Polaków w podeszłym wieku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo dużo. Pamiętajcie, gramy z najsilniejszą marką w Polsce. To wszystko dzięki Wam. 12 stycznia 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj, się będzie działo. Siema!